Ej widzowie, dzisiaj mam was film o mgłę, że zgodzili. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Nazwa Moguera pochodzi od oryginalnego Moguera i jest pisana jako Mogera. Sama Moguera to skrót od Mobile Operation Godzilla Universal Expert Robot Aerotype. Moguera została skonstruowana z pozostawionych kawałków Mechagodzilli i może podzielić się na dwa różne pojazdy, czyli Land Moguera i Star Falcon. Moguera po raz pierwszy została wysłana do walki ze Space Godzillą, gdy wykryto, że leci w kierunku Ziemi. Potem Moguera została wysłana w kosmos przez Space Godzillę, ale udało jej się wrócić. Moguera posiada rozległy arsenał broni, co zasadniczo czyni z niej mobilną platformę z bronią. W rzeczywistości jest mechanicznym kaiju, który korzysta najbardziej z broni dystansowej, a na środku czoła Moguery znajduje się wiertło, którego może używać do walki na bliskim dystansie. Dłonie Moguery w kształcie stożka są zdolne do emitowania niebieskich wiązek energii, znanych jako autolasery. Ponadto ręce mogą otwierać się i wystrzeliwywać pociski Spiral Grenade. Moguera została potem zmodyfikowana za pomocą nowego systemu zagłuszania o nazwie magnetyczny i elektroniczny countermeasure. Ten środek zaradczy uniemożliwia Space Godzilli wyłączanie kontroli systemów broni Moguery. Moguera może latać przez ziemską atmosferę z prędkością 1 macha, a w przestrzeni kosmicznej z prędkością 44 machów. Do poruszania się po lądzie używa niezależnego ruchu nóg lub bieżników wbudowanych w nogi. Te bieżniki sprawiają, że Moguera jest szybsza niż przeciętny kaiju. Moguera ogólnie to połączenie dwóch pojazdów, Land Moguery, czyli opancerzonego pojazdu bojowego zdolnego do przewiercania się przez ziemię, oraz Star Falcon, czyli statków TOL, zdolnego do lotów kosmicznych. Najbardziej standardową bronią Moguery są plazmowe działka laserowe wbudowane w oczy, które szybko strzelają żółtymi strzałkami plazmy. Aby być skutecznym w walce, Moguera musi atakować z dystansu, unikając i wycofując się, co czyni go wojownikiem typu uderz i uciekaj, a gdy nie ma energii, musi się tymczasowo wyłączyć, by na nowo zebrać moc. A to już jest koniec tego odcinka, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!